Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Już. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną Guga, Tomek i Maciek. Jesteśmy... Dzień dobry. Intro! Ha. Tomek był pierwszy. Boże, odchyliłem się prawie i przypomniałem sobie o intrze. Co? A ja tak, taka chwila suspensu i który się pierwszy odezwie, że intro. Ja zapomniałam. Także jest, moi drodzy, witamy was w pierwszym odcinku nowej serii z Dead by Daylight. Ruletka perków. Ruletka perków, tak. Gdzie będziemy rolować sobie perki wzajemnie? Jest nas czwórka, więc każdy z nas będzie podawało jeden numerek, a inni będą musieli wylosować perki ze swojej puli perków na danej postaci. I dzisiaj zabieramy się Dwightem. Jesteśmy już po nagraniu, co prawda, pierwszego odcinka do Maćka, który pojawi się za dwa tygodnie. Dobrze, nie krzycz, dwa tygodnie. Ja powiem tylko tyle, że jestem na nowym mikrofonie, więc nie wiem, jak mnie będzie słychać. Dodatkowo mam problem z zatokami, więc zmontowanie może być tragicznie. Pewnie mi już w ogóle nie będzie słychać. Ale nieważne. Słuchajcie. Także, zaczynamy i ode mnie zaczniemy chyba. Albo nie, Tomek zacznie. O Boże, czekaj, 35. No kurwa, Jezu, ale... No weź, kurwa, nie, ile trzeba liczyć mniejsze, kurwa, czubku. 18. Ej, Tomek, nie, no weź. No weź, no bez sensu, no. No, dziękuję, już mam. Tomek, bez przesady, no. Ile powiedziałem? 35, nie? Raz, dobra, weź. 2, 3, 4, 5, mam. Tomek. Co? No, 35, no, inny numer, no kurde. No dałem już, 35. 20, 21, 22, 23. 23 i 15. Ja w ogóle mówcie, ja mam perków 9. Ile macie perków? Halo! Moment! Nie myl go teraz, nie, że jest przy którym. No i już się pomyliłem, ja pierdykam, nie, macie. Ja nie biorę tego numerku. Dobra, 23. Ja mam nie parzyście, kuźwa. 26, 27, 28. Mówcie, ile macie perków? Ja mam 19. No poczekaj. Dobra, déjà vu, 35 ma. 19, potem mów, nie teraz, jest Wojtek, ty w ogóle za nie ogarniasz. Cicho, bo Aga. 9, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. 5, kuźwa, ja pewnie. Dobra, ile macie perków, żeby każdy wiedział, no? Ale nie dawać jakiejś. 12, a czemu nie? Znaczy, nie, no wiesz, jeżeli Aga ma 3 strony na przykład, no to może powiedzieć 35 i to będzie trzecia strona, ostatni perk. Więc... No. Kto teraz? Kto teraz? Dobrze, no. Aga. 7. O Boże. 5, 6. Jest, no to u mnie to. No po co mówisz teraz? No Jezu, a co to jest za różnica? Przecież i tak widzą, no. Ale my nie wiemy, rozumiesz? O Jezus, kochany, no. Nie, no, zabierzcie mnie, sobie, z nim się numer podaj. Czekaj, bo Aga powiedziała 7, tak? Mhm. No. Więc to jest perk, który właśnie już miałem, więc muszę iść kolejny obok. No to numer, idź. Numer podaję. 185. Mm. Jest to, bo pokazuje ci środkowy palec tak bardzo. A przecież ja też pokazałem. Excuse me. 5. Excuse me. Excuse me. O, nie... Zamykaj mi tą kucie. 5? 5. Tak. O, fajnie. No to ja podaję 17. Boże, najgorsze perki świata. Świetny zestaw. A, dobrze. Pi, czekajcie, 15, 16, 17, tak. Także cóż, ja mam déjà vu, samoopatrywanie, niezłomnego i pobudka. Maciek? Mroczny zmysł na jedynce, to się nie dzieje na jedynce, wykaż się na dwójce i więź na jedynce. Świetne perki. Tomek? Czekajcie, bo sobie wyszłem coś w punku. Mam mroczny zmysł na jedynce, śliskie mięso na dwójce. Śliskie mięso. Bardzo pasuje do Tomka. No śliskie mięso, cicho, bo już myślałem, że inaczej jest. A nie rączki? To się nie dzieje na dwójce i wykaż się na dwójce. To się nie dzieje. Mam więź na jedynce, drobna gra na jedynce, adrenalinę na jedynce i zatańcz ze mną na jedynce. A, na jedynce. To się dobra. Nie dzieje i naprawdę, bez kitu. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Jej, to jest interesy, najgorsze perki ever. O Boże. Tak, słuchajcie, to jest, mówię, pierwszy nasz odcinek taki, więc zobaczymy, jak drugi. Tam... O Jezus, no ale wiesz. Pierwszy oficjalny. Pierwszy oficjalny. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie będę wam spoilerować, czy ktoś z nas zaliczył to u Maćka, to zobaczymy. Czy zaliczył, niego, czy nie zaliczył. Ale zobaczymy, czy nam się uda tutaj wszystkim u mnie zaliczyć. Uno. Że tak powiem, tak. W ogóle bardzo długi wstęp, 5 minut ponad. Także myślę, że... No. Także myślę, że my to ukrócimy i słyszymy się już w meczu, a wy oczywiście pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, Aga. Ja tobie, Wojtek, tak. Jakiś łańcuch ukrócę. Ach, nie jestem na twoim łańcuchu. Także słyszymy się w meczu. Tak. Nagrywałeś to? Tom Thompsona, farma... Nie. O, to dobrze. Farma... No, taki, bo ja miałem takie słowo takie dziwne, źle się czułem, jakby jak mój język taki, ten, no. Taki wery dziwny był. No ty lubisz moje słowotoki.
Słuchaj, gdyby nie ja, to byś już dawno, no. Moja gadka cię przy życiu trzyma. O popie. Boże, jest piguła. Aga, potwierdź. Tak? Tak? Słuchajcie, ja dałem... Jest piguła. Ej, ja dałem w ogóle te krasnorośle całe, co one dają? Krasnorośle. No weź... Ale jak to jest możliwe, Tomek, powiedz mi. No, ty się mnie pytasz? Popie, słuchajcie, powiedz mi. No tak mnie pilnujesz. O Boże, znowu mnie na minę wpier... Ja wam powiem tak, wymyśliliśmy sobie własny challenge. Już nie, żeby mieć 80 na Tomek i tak jest pierwszy. Tak. No weź ty szmiro! Tak. Ale bardzo. Tomek znowu na początku przybiegł do mnie, jak w duszy. I tak stanął na mnie, spojrzał. No lgnę do ciebie. Widzieliście to? To fantastycznie, Tomeczku, fantastycznie. W nas, o, zgaśnie w nas. Tutaj jest blisko. Ja tu jestem. Dobrze, ściągasz mnie. Aha, widziała cię. Widziała mnie. No i teraz czekaj, będę już fapić, bo ona mnie weźmie. Zobaczysz, trójnica tu. Czekaj! No nie! Tunelica, tunelica. Tunelica. Proszę do Maćka. Ja jestem upstairs, więc jeżeli ktoś tam jest w pobliżu. Ja jestem z drugiej strony domu, Rybiana, kończę. Podnieście Esena. Chodzę do tej samej dziurki, co... Maciek, nie biegnij tu do mnie. Esenida. Próbuję ją oblować, wiesz? Znam na dziurkę, i mi to nawet wychodzi. Tomek! I will survive you! I will survive. Uwaga! No i kupiłam, pieprze. O! Fajerwerki zleciały. Kuźwa, nie... Nie wierzę. Przecież ją ogłuszyłam, no. Niestety, ale mocno tu na Nie wierzę w to, nie wierzę. Fajnie. Mhm. A nie, się nie chciałem cię leczyć, ale... Nie, się wyleczyłem. To jest prawie druga minuta meczu, a ja już mam stragla. Ale Tomek, przypadkiem ten pierwszy był, bo myślałem, że ci nie będzie, że pójdzie za mną. Wiesz, o co chodzi? Gdzie ona jest? Głupia bitch. O nie, zostawiła mnie. Właśnie się do Agi. Leci do mnie. Jest pomiędzy mną, a go rozwaliła paletę. Na beach. Nie lubię jej już. Już mi nerwy podniosła, nie? Bierzcie Tomka. Działaj. Uciekaj. Aha. I znowu idę na haka. Gdzie Tomek wisiał? Sympatycznie. Aha, ta kurde, myślałem, że... No ma chyba ruiny albo coś, nie wiem. Nie, nie ma ruiny. Tu jest sen. Ona tu się tepnie. Pielęgniara może być. Idzie do was. Idzie do was. Jest pielęgniara. Enjoyujcie. Czemu wyczuwam, że jest za mną? No bo jest. Dobra, ja idę po... Okej. Dobra, wracam. To sobie pograłem. Nie wiem czemu, ale czy wy też Wojtka słabiej słyszycie? Nie, jak nie. Słabiej? No. Troszkę może ciszej, nie ginę. Wiem. Ginę! Ja pierkur, nie, to... Trzecia minuta. Dlatego, Aga, ja jestem tak jak ty. Jak ja bym miał teraz nowy mikrofon podłączać, tak jak ty, wiesz, jakiś taki tam... No, teru, taki, i to ja nie, ale ja... to nie, to ja już go mam ustawionego tak na stałe, więc teraz to wy musicie, i byście mnie ustawić, tam ustawić, podgłośnić. Bo możliwe, że jestem troszkę ciszej. No. Nie wiem, ja się boję takich zmian. Mój rylupek jest dobry, kochany, cudowny. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Taka sytuacja. Agnes. Gdzie ona się tepa? Kim ja robię? Ze mną. Okej. Okay. Ona tu gdzieś cały czas koło domu się tepa. Oby nie za blisko domu. No bo to Kampinowska jest, no. No jest. Tomek. Nadzieje. Bo wszyscy wiedzą, że nie lubię tej gry. Lubisz. Patrz, jak ci ładnie na adeptach szło. Dobra, wytepowała się z domu. I zaraz łysy zginie. No, Jimo Maćka. Boże. Tomek. Bo grasz taką postacią. You bitch, you ma... You bitch. Chicken. Babu. Ja ty pieprz! Ty masz dwa tyldy, kurde. Co masz? Babu. Chciałam powiedzieć, wkurzyłam się. Babu. Nie, no przecież, no to jest disaster. Okej, tu jestem spokojnie, zaraz cię ten, poczekaj. Tylko nie mnie widziała, idzie do ciebie, mnie? Macie, ma barbę. Macie. Ty kur, ale ta barba to by tak działała, no weź. Kurczę, ja teraz nie wiem. Dobra, idę. Barbara Streisand. Barbara Streisand.
Trafiłaś. Maćka gania. Nie trafiła mnie, nie trafiła mnie, bo ja ją robię tu. Ona jest zostawiła? W palmach. Boże, palmach. Zostawiła, zostawiła. W palmach. Palma. Ona, wraca, ona jest w palmach. Agalowiu. Tam berwę. Nie, to jest żenada. Żenada ognista. Ja się patrzcie, nie wypowiem. A nam się wydawało, że tak się trudno adeptów wbija, nie? No. Stwierdzam, że cofam to. Ruletka... Ty się, Aga, gdzieś tam schowałaś, skitrałaś? W papier... Kuźwa. Papier w palmach. Stój. Stój, papierowa palmo. Nie, on tu idzie, puść. Ona idzie, no. W papierowych palmach. W papierowych palmach. What I'm talking about, I don't know. Na to mi próbuje dobrać się do mnie, a do moich kukuridzy, o to mi chodziło. Chodziało. Chyba mnie głowa trochę boli. Pa, jak Maćka teraz pojedzie. No teraz się udało jej, patrz, kurde, no. Dobra, ja kończę tego gena na górze w domu. Spadaj! Ej, Boże. Tomek, w płocie mnie wzięła, widziałeś? Dan. No, wiesz. No, co to tylko? O. Ja po raz pierwszy jak wyconię. Trzeba iść. Ja też, Maćku, ja też. Tak, wiem, Tomek. Wiecie, co ona chciała znaleźć? Klucz. I Aga by tak chciała w palmie papierowej. Czekajcie, najpierw sprawdzę tą szczyleczkę. Kupiłaś firankę. Kupiłaś firankę. Klucz, nie? No tak, okej. No i teraz weźmie Maćka. Nie. Maciek, staraj się z nią lupować, jak będzie ten stanę. To było takie pip. Zobacz za okno. Czy wy się tam ganiacie obydwoje, czy jak? Nie, się tylko Wojtek. A ja spróbuję wstać, tylko że... Nie, zostaw mnie! Tylko Malczyk. Dobra, piszę. Maciek, weź się ulecz. Tepnęła się. Czy wy widzieliście gdzieś jakieś skrzynki, bo ja bym reflektowała na klucz. Niestety nie widziałem. O Jezu. Kuźwa. To było piękne. A co takie? To chyba u ciebie, Aga. No? To chyba u ciebie, Aga. No. Dziękuję. No problem? Ja idę po skrzynkach lubować. Dobra, ja będę łoblił. Oh my gosh. Z daleko, kurde. Maciek, weź nie strachluj, dołączysz do mnie. Tomek! Cwaniak. No. No, Aga by tak chciała zdjąć andeca z haka. Teraz, zaraz, już narósł na raka. Na, dawaj, chodź po mnie. Co ty? Aga, idziesz po Maćka? No, jestem już blisko, no. Okay. Aga by tak chciała zdjąć andeca z haka. Leszcza blerba przyjdzie, wsadzi krzaka. Idzie już do nasyba. No, idzie. Chowaj się, nie rób kresek. Zwolnij, zwolnij. Maciek, nie rób kresek, czy nie biegaj. Wiem przecież. I ona ma pielęgniarkę, więc widzi, jak się macasz. No tak. No, kamper, tunel, pieprzona cię w... Wczynka. Kurde, nie zdążę tam dobiec, no. A mówili, Maćku, nie wkurzaj kobiet, nie? No, właśnie. A mówili, nie leć się, nie leć się. Bo ona ma pielęgniarkę. Maciek ma syndrom złotej rybki, czy pamięć. Kurczę, jakbyś... No to przechodzę teraz na Agę. Oczywiście, co robi Aga? Szuka butów. Nie, chodzi o to, że szłam z Maćkiem, Maciek tam się lecił, a ja szybko wyszłam. No i dalej siedzisz. Nie, wychodzę. No, pomówienia. Kurde, widziała mnie, no. Ja bym chciał klucz. Wiesz co, ja bym chciał? Co? Nie powiem teraz. Nie powiem teraz. Aha, najpierw pojuszczył, że powie, a później... No jakim cudem? Nie powiem. Naprawdę, ja potem, Aga, tak pojuszczy, że też będziesz chciała. O Boże, ta gra. Ale co? Zobaczcie, jak cię pojuszczę. Tomeczku.
Świetnie. Strzeliłem fajerwerkom, oberwałem, sam oberwałem, tak, a ona to... mnie w tym momencie strzeliła, nie? Aga. Zapidajac to. Ściągnąć haka i potem sączy. One day jesteś tu, a potem jesteś faraway aga. No mówisz, że ona pikułę, tak? Ma. Tu kurde, ja się nie wylecz, no. Już za tobą jedzie. No, to na za tobą jedzie. Już za tobą jedzie. Tylko żeby tak do 40 nie dojechało. Pamiętajcie, no. Nie dojeżdżajcie do 40, bo to może szybko nastąpić. Do jedynie do 41. Kuiwa. Ja nie chcę do 40 dojeżdżać. Co? To Wojtek tutaj jej. No Maciek, Aga, no Maciek naprawdę? Jest na etapie do 30 tak, na razie. Mi tak zrobiła na czekaj, oknie. Ej, to da się tak zrobić? No jak widać, da Aga, się. Aga, Maciek jest dopiero na etapie 30, nie 40. Aga, szukaj klapy. No szukam. Ja nie lubię klap na pigułę, niestety. Masz? Mhm. Nice. A to wyjdź już z szafy. Wychodź z szafy, Aga, Wojtek już nie żyje. Stań na klapie. O Boże, jest. Nie lubię grać na pigułę. Zatańcz. Taniec godowy. O kur. Taniec godowy. Jezu, nie! Udało się, udało się! Ścierko! Jezus, już była już tu lepiej. Pielęgniarski oddech. Kubana. Już mi chciała injection zrobić. Ja injection! Była wyzwanie pielęgniarki. I'm very scared. No, grała dobrze, no. Ale tunelowała trochę, to trochę tak. Faktycznie. No dobra, słuchajcie, także udało się Adze uciec. A jak tak. się udało nam u Maćka, to zobaczycie u Maćka. Zobaczycie. Dla perspektywy do Agi i do Tomka. Tutaj totalny intro. Random, więc ja nie wiem. Intro na koniec, Maćku. Prawda. Outro! Była ze mną Agnieszka. Byłam. Był Tomek. Byłem. Był Maciek. Byłem. Byłem też ja. A my wam dziękujemy. No i co? Trzymajcie się, cześć i... Bye! Bye.